Na wyprawę do Namibii na bagaż podręczny wybrałem plecak PackSafe. Mieszczą się w nim wszystkie moje osobiste rzeczy, sprzęt fotograficzny, komputer, tablet. Dodatkowo ma liczne zabezpieczenia antykradzieżowe, osłonę przeciwdeszczową. Nosi się go bardzo wygodnie. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o tym plecaku, kliknij tutaj. Na ubrania i resztę rzeczy wybrałem torbę Life Venture. Jest to prosta, solidna torba, dobrze wykonana, spełnia swoje zadanie idealnie. Pakuję. Ja z kolei na swoją podróż do Namibii jako bagaż podręczny wybrałem mały składany plecak Life Venture w pojemności 17 litrów. Jest lekki, wodoodporny, tych gabarytów, a po rozłożeniu jest naprawdę funkcjonalny. A na bagaż główny wybrałem fantastyczną torbę PackSafe. 80 litrów sprawia, że spokojnie zmieści się w niej tyle rzeczy, żeby nie przekroczyć limitu bagażu, czyli około 20-25 kg. Jest lekka, poręczna, można ją założyć jak plecak na plecy. Ma dwie boczne kieszonki i zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i jest całkiem ładna. Hej, ja na wyprawę wybrałem dwie rzeczy, czyli plecak PackSafe o pojemności 25 litrów oraz saszetka PackSafe. Plecak wybrałem z tego powodu, że posiada kilka dogodnych zabezpieczeń, także nie muszę się martwić o bezpieczeństwo w podróży oraz na lotnisku. Ta rzecz w sumie najbardziej mi się przydała, jeśli chodzi o rzeczy takie podręczne. Natomiast na dokumenty i pieniądze wybrałem saszetkę PackSafe, która w podróż ta rzecz moim zdaniem jak najbardziej funkcjonalna. Ostatnią rzeczą, którą wybrałem, jest ta sama rzecz, którą wybrał Paweł, czyli torba Life Venture z solidnego materiału, 70 litrów. Zmieściło się praktycznie wszystko, czego potrzebowałem, a wręcz bym powiedział, że mógłbym rzucić tam jeszcze dużo, dużo więcej rzeczy. Wyprawa z takimi rzeczami to przyjemność. Na wyprawę jako bagaż podręczny wybrałem plecak Colemana. Jest to bardzo lekki plecak, który spokojnie pomieści do 10 kg bagażu. Jest idealny. A jako bagaż główny wybrałem walizkę firmy PackSafe. Olbrzymia walizka. Bardzo dobrze zabezpieczona, idealnie nadaje się do podróży lotniczych. Zarówno zabezpieczenia dotyczą zamków, linek, którymi można przypiąć bagaż, jeżeli pozostawiamy go w jakimś mniej bezpiecznym miejscu. Materiał wzmocniony jest siatką, także uniemożliwia to przecięcie i dostanie się do środka bagażu.